ta scena, scena koncertowa muszli w Ogrodzie Saskim, będzie od dziś nosiła imię Romualda Lipka. Drodzy Państwo, mówi się, że to Rada Miasta nadała imię tej muszli imienia Romualda Lipko, ale to nie do końca jest prawda. Ja bym bardzo chciał, żeby w eter poszła wiadomość, że to mieszkańcy Lublina nadali imię Romualda Lipko muszli koncertowej. Nagła wiadomość pchnie cię marzem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Życzę Państwu dobrego odbioru koncertu i mam nadzieję, że na długo pozostanie w Państwa pamięci. Dziękuję bardzo. Cudowna uroczystość, wspaniały koncert. Jestem bardzo szczęśliwy, że w ten sposób właśnie miasto czciło pamięć mojego ojca. Koncert był wspaniały, zespół jest we wspaniałej formie, także mam nadzieję, że będą dalej grali i muzyka mojego taty wciąż będzie rozbrzmiewała. Szczęśliwy jestem, że byłem na tym koncercie, że mogłem brać udział, bo przecież Romek był moim przyjacielem. Zawsze mówiłem, że jesteśmy w jakiejś takiej fajnej przyjaźni, a przecież byłem jakby w szpitalu przed śmiercią. Dzień przed śmiercią jeszcze byłem u Romka, żeśmy sobie pięknie pogadali, 4 oczy nawet, o życiu, o wszystkim. I zawsze wspominam Romka, szczególnie przy pieśni Czazołowi. Ja tego piosenką nie nazywam, tylko pieśnią. A przed śmiercią Romek mi jeszcze powiedział, że zaśpiewam mu na uroczystości pogrzebowej. I ja to do końca życia będę pamiętał. Wstąp tutaj, to jest zaszczyt nie do opisania. Mam ledwo 18 lat, a już mogłam zaśpiewać z takim ogromnym zespołem. Pan Romuald Lipko i jego utwory towarzyszyły mi dosłownie od dziecięcia. Nawet jak byłam tak mała, że nie miałam świadomości, że istnieje ktoś taki jak Romuald Lipko. Dla mnie to jest moment ogromnych wzruszeń, bo miałam przyjemność i zaszczyt znać Romualda Lipko i współpracować z nim, ale przede wszystkim chciałam podkreślić, że znać, bo to, że był kompozytorem wielkim i wspaniałym, to wszyscy wiedzą, ale był też człowiekiem, jakich mało, z wielką klasą, humorem i ciepłem. I mam nadzieję, że wszystkie utwory Romualda będą dalej żyły w polskiej muzyce i nikt nigdy o nich nie zapomni. Ja niestety nie miałam okazji poznać pana Romualda, natomiast tym bardziej jest to dla mnie ogromny zaszczyt móc brać udział w tym projekcie i śpiewać Złotką Suterę. Kochani, wspieramy chóry. Śpiewajcie! W 1990 roku nagrałam z zespołem Budka Suflera swoją płytę długogrającą Iza i ta właśnie ku zdziwieniu nie, ale trochę tak, okazała się bestsellerem, bo piosenki z tej płyty śpiewam 41 rok i młodzież uważa, że są na czasie, a one mają tyle lat i teksty i te wspaniałe kompozycje Romualda Lipki. Tyle samo prawd, ile kłamstw pośród mijających dni.
Dla mnie to jest ogromne przeżycie, bo ja się wychowywałem na tych piosenkach. Moi rodzice słuchali piosenek Budki. Ja ich po prostu słuchałem w domu jako małe dziecko. I teraz stojąc na scenie, to zresztą kiedyś było moje marzenie, jak zaczynałem grać. Między innymi wystąpić z takim zespołem, więc dla mnie to jest ogromne przeżycie. Kolejnym ogromnym przeżyciem jest to wspominanie Romka, ponieważ dla mnie był wyjątkowym człowiekiem. My się znaliśmy też prywatnie, zanim ja grałem w Budce Suflera. Często się widywaliśmy na jakąś kawę, rozmawialiśmy, był dla mnie takim wujkiem. Po prostu zawsze czekałem na to spotkanie z nim. Nie, to dobry koncert był, więc z muzycznej strony tego tematu to jest w porządku. Właściwie mam dobre wrażenia, dobre odczucia. Symbolika tego koncertu, miejsce. Jesteśmy w Lublinie, jesteśmy w miejscu, które się od dzisiejszego wieczoru nazywa imieniem Romualda Lipko. Piękny amfiteatr, szlak koncertowy. To jest przecież środek miasta, obiekt, który jest tym dla Lublina, nie wiem, czy syrenka dla Warszawy, czy łazienki. O. Czasowo koncert solidny, graliśmy, wow, grubo ponad 2 godziny, 2,5. 99 z kreseczką repertuaru to są kompozycje Romka. Jestem po prostu przeszczęśliwy, no i pod wielkim, głębokim wrażeniem, że mogłem uczestniczyć w koncercie, który poświęcony był koledze, przyjacielowi. Zresztą często Romek używał sam takich słów w kierunku również do mnie, choć długo się nie znaliśmy. Tak go właśnie zapamiętam i ten koncert, który upamiętnia jego osobę tu właśnie w Lublinie, w jego miejscu, jego nie wiem co, no sercu, że tak powiem, tak. No to jest dla mnie głębokie wzruszenie powoduje i jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem. Podczas dzisiejszego koncertu chodziło przede wszystkim o oddanie hołdu Romualdowi Lipko. I rzeczywiście to chyba się udało fantastycznie, przede wszystkim z powodu publiczności. Publiczność przybyła właściwie w tysiącach osób i to była frekwencja naprawdę imponująca. No i bawiła się świetnie przy znanych sobie przebojach, które dla nich właśnie tworzył Romuald Lipko. A z drugiej strony myślę, że to też warto podkreślić, Budka Suflera stanęła na wysokości zadania, bo zagrała naprawdę fantastyczny koncert z wielkimi przebojami, ale też pokazała to, co zawsze przez całą karierę robiła, czyli to, że z jednej strony potrafiła wykorzystywać do tego fantastycznego wykonywania swoich wielkich przebojów legendy muzyki, ale z drugiej strony tworzyła zawsze nowe postaci na muzycznej scenie. I tak było też dzisiaj, bo Irena Michalska myślę, że była także odkryciem tego koncertu. Generalnie wspaniała zabawa, no i myślę, że ważne wydarzenie, bo Romuald Lipko na pewno zasługiwał na to, żeby być docenionym w Lublinie i tak też się dzisiaj stało. Przed koncertem poszliśmy z Tomkiem Zajszewskim na cmentarz tutaj w Lublinie, gdzie jest pochowany Romek, ponieważ to nie był normalny koncert taki regularny, jakie gramy zazwyczaj. Graliśmy dużo dłużej, graliśmy dużo więcej piosenek ze świadomością, że w zależności w co kto wierzy, to on gdzieś tam coś tam patrzy z góry, krzywi się, albo mu się podoba. Bo gdyby jutra nie było, ocalić szansę.